Przed nami zadanie z naszego portalu. Ja je skopiowałem sobie do notatnika. Tu je rozwiążemy, a potem sprawdzimy odpowiedź. A zadanie brzmi tak. Mamy dwa wykresy funkcji. Jeden tutaj wykres funkcji f od x i ta funkcja to jest 3 logarytm naturalny x plus 4. To jest ten wykres. Prawda? Tutaj. O. I ten wykres funkcji g od x na niebiesko, powiedzmy, tak, to jest ten, to jest minus x do trzeciej minus 2x plus 1, to jest wykres ten niebieski. No i mamy co? I mamy punkt o współrzędnych AB, tu jest ten punkt, leży na przecięciu tych dwóch wykresów. Znaczy te wykresy, dwa wykresy przecinają się w punkcie o współrzędnych AB, i mamy odpowiedzieć na pewne pytania tutaj. Mianowicie tak, rozwiązaniem których z poniższych równań jest wartość x równe a? No i mamy tutaj trzy możliwości. 3 logarytm naturalny x plus 4 równe a, 3 logarytm naturalny x plus 4 równe minus x do trzeciej minus 2x plus 1 i żadna z powyższych odpowiedzi. No dobrze, spróbujmy sobie tutaj zrozumieć, o co chodzi. No tak, ponieważ punkt AB leży na wykresie funkcji f, no to co to znaczy? To znaczy, że f od a jest równe b. Prawda? No to tyle, prawda? Punkt AB leży na wykresie funkcji f, to znaczy f od a równe b, no ale również punkt AB leży na wykresie funkcji g. To znaczy, że to jest g od a. Prawda? Ponieważ leży na przecięciu tych wykresów, to punkty A, B no, spełniają takie dwa równania. F od A jest równe B i to jest równe G od A. No to napiszmy, co to jest F od A. No mamy wzór funkcji F, prawda? F od A, czyli to jest 3 logarytm naturalny A plus 4, to jest równe B i to jest równe G od A, czyli minus A do trzeciej minus 2A plus 1, prawda? Czyli te dwa równania są spełnione, te dwa równania wynikają z tego, no, że punkt AB leży na wykresie funkcji f i na wykresie funkcji g. Popatrzmy teraz tutaj, rozwiązaniem których z poniższych równań jest wartość x równe a. No to co? No właśnie tutaj jest napisane, prawda? Czyli jeżeli w miejsce x w tych równaniach wstawimy a, to powinniśmy mieć prawdziwe równanie. No to widzimy, że jeżeli tutaj popatrzmy na drugie, 3 logarytm naturalny a plus 4 równa się minus a do trzeciej minus 2a plus 1. No to dokładnie tak mamy, prawda? To lewa strona jest równa prawej stronie. Czyli na pewno tutaj punkt ten jest prawdziwy. Teraz 3 logarytm naturalny a plus 4, czy jest równe a? No, widzimy, że 3 logarytm naturalny a plus 4 jest równe b. No, mogłoby się zdarzyć, że b jest równe a, ale widzimy tutaj, że ten punkt nie leży na prostej y równe x, prawda? Czyli no, a tutaj to jest jakieś minus 1, a b jest no, pomiędzy 3 chyba, prawda? Czyli to nie, no bo 3 logarytm naturalny a plus 4 jest b, prawda? Czyli ten punkt a jest rozwiązaniem takiego równania 3 logarytm naturalny, no właśnie tu jest x plus 4 równe b, prawda? To jest równanie, którego punkt x równe a jest rozwiązaniem, a nie tego, prawda? Ponieważ a nie jest równe b. No i żadna, no wiemy, że odpowiedź b jest prawdziwa, wobec tego na pewno c jest nieprawdziwa. No, czyli druga odpowiedź jest prawdziwa, pierwsza i trzecia są nieprawdziwe, więc przechodzimy do naszego zadania tutaj, tak, czyli zaznaczamy tylko to, prawda, tylko punkt B. Sprawdzamy. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.